Najczęściej przekłamania, jeśli chodzi o wolontariat, dotyczą wyobrażenia, że wolontariusz to osoba, która, dla której w pewnym sensie ta działalność jest zawodem, w cudzysłowie. Znaczy ludzie myślą, że wolontariusz w swojej dobroci, w swojej szczerości i takiej służebności to człowiek, który poświęci cały dzień, poświęci cały tydzień, miesiąc na to, żeby włączyć się w działania na rzecz ludzi czy środowisk. To jest pewien mit. Wolontariusz najczęściej poświęca 2-3 godziny tygodniowo, jeśli oczywiście praca mu się podoba. Często mówi się, że wolontariusz to frajer. Zamiast robić karierę, zamiast dbać o własne dobro, zamiast brać to, co jest tak blisko i co jest tak łatwe do osiągnięcia,